Cześć, przed Tobą rozmowa z Agatą Roziel, która jest naszą podopieczną, uczy się języka angielskiego i osiąga świetne efekty. Już po 32 godzinach zaraz usłyszysz opinię o naszej szkole, o lektorze, lektorce, która prowadzi Agatę, ale nie zawsze było tak kolorowo, bo wspomina nawet bóle brzucha i stres w poprzednich szkołach, więc dobrze, że przesiadła się do PLA School. Posłuchaj. Agata, powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz zawodowo i niezawodowo, twoje hobby, zainteresowania, powiedz coś więcej o sobie, tak żeby słuchacze mieli odpowiednie tło. Dobrze, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No, zawodowo zajmuję się, pracuję w HR-ze, w banku, kieruję departamentem, który odpowiada za tak zwany twardy HR, czyli kadry, płace, czas pracy, zmiany kadrowe, benefity i opiekę zdrowotną. Niezawodowo, no to kocham taniec. Trenuję od kilku lat Latino Solo i na równi z tańcem myślę, że też uwielbiam podróże i zakochałam się od jakiegoś czasu w Sardynii. Sardynia, Włochy, Kalabria to no, totalnie skradły moje serce, ale lubię, myślę, że taką trochę duszą artystyczną jestem. Jak ostatnio tak o sobie myślałam, to bardzo lubię prace właśnie takie manualne. Jakieś lepienie w glinie, makramy, szyję na maszynie, no ale też oprócz tego tak można powiedzieć bardziej wyczynowo, no to jazda na nartach, pływanie, wycieczki rowerowe, ale tak, żeby trochę odsapnąć, to uwielbiam spędzać czas w swoim domu, w ogrodzie. Teraz jest piękna pogoda, no to oczywiście na tarasie i to są takie moje miejsca, takie kotwice. Ale jak powiedziałeś, Mateusz, że od jakiegoś czasu uczę się angielskiego, to mi się otworzyła taka klapka i takie pytanie, bo ja naprawdę nie pamiętam, jak długo się uczę w waszej szkole. Nie wiem, czy to masz i czy to mógłbyś mi przypomnieć, ale to byłoby też ciekawe, żebym sobie mogła jakby no złapać ten czas, kiedy się uczę z wami. Już zerkam. Sam jestem ciekaw. Nie sprawdziłem tego wcześniej, ale to można bardzo łatwo zweryfikować. Już odpalam moje tajne dokumenty i będziemy mieli konkretną wiedzę, która jest zresztą bardzo ważna. Ile byś obstawiała? Ja już wiem. Ile godzin? Godzin. Mhm. Godzin to mi jest trudno, ale tak myślę sobie, że z 8 miesięcy? No, w sumie tak, bo mamy czerwiec, tak, 8 miesięcy mniej więcej wychodzi. Zaczęliśmy przed końcem roku, więc troszkę mniej, wychodzi tak z 7 miesięcy mniej więcej. W ciągu tych 7 miesięcy wykonaliśmy 32 lekcje. 32 godziny. Myślałam, że trochę więcej. No, to się tak wydaje, no bo zajęcia są, że tak powiem, kaloryczne, czyli dużo się dzieje, mocno pracujemy, więc można po prostu czasowo to lepiej zorganizować, a wyciągnąć z tego wszystkiego więcej. 32 godziny, uważam, że to jest raptem 32 godziny na przestrzeni ponad 6 miesięcy. No i właśnie, opowiedz zatem, co o tym wszystkim sądzisz, o twojej nauce. O swojej nauce, znaczy ja generalnie, jak sobie myślę, że ja przyszłam do twojej szkoły i wygooglałam ją gdzieś, nie wiem, na Instagramie czy gdzieś w internecie, już nie pamiętam, w którym miejscu, ale pamiętam to, z czym przyszłam, to z takim totalnym, nie wiem, czy przypominasz sobie naszą pierwszą rozmowę, z takim totalnym brakiem wiary, że ja w ogóle kiedykolwiek mogę nauczyć się języka angielskiego, tak? Bo do tej pory szło mi tak, próbowałam trochę sama, trochę próbowałam też z innymi nauczycielami, trochę przez szkoły i to po prostu szło mi tak strasznie ciężko. Ja myślę, że to był jakiś zagnieżdżony, jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, może lęk, ale może taki brak wiary w to, że ja w ogóle kiedykolwiek mogę się odezwać i cokolwiek powiedzieć po angielsku.
Więc z czymś takim przyszłam i bo nie wiem, mnie totalnie przerażały te lekcje, które były takie organizowane, takie bardzo sztywne, czyli książka, gramatyka, robienie ćwiczeń. Tych ćwiczeń było dużo, ten materiał był nudny. Ja generalnie, co zaczynałam z jakąś szkołą albo z lektorem i widziałam, pojawiała się książka, to ja po prostu już byłam zamrożona. I wiedziałam, że jedną, dwie lekcje to ja pociągnę i w miarę one będą, to będzie ciekawe, ale ja później się bardzo mocno zniechęcałam. No i tak się kończyło, że generalnie się poddawałam. No to tak z mojej perspektywy wyglądało. Rozumiem. Czyli gdybyś miała podsumować, dlaczego wybrałaś naszą szkołę? Bo odrzuciłaś inne szkoły z racji tego uniwersalnego podejścia, te podręczniki właśnie. To powiedz, co zobaczyłaś w naszej szkole, że jednak zdecydowałaś się? Dobra, spróbujmy. To tak, dlaczego zrezygnowałam? Dlatego, że w tamtych szkołach i z tamtymi lektorami po prostu było nudno. Trochę mi to przypominało lata szkoły, jak ja zaczynałam się uczyć i to mi się nie podobało. A to, co zobaczyłam w waszej szkole, to przede wszystkim bardzo mi się spodobały takie pierwsze rozmowy z tobą. I że ty zacząłeś od tego opowiadać mi, jak się powinno uczyć. I chyba taka jedna rzecz, takie jedno zdanie powiedziałeś wtedy, że angielskiego może, w ogóle języków może się nauczyć każdy i nie ma czegoś takiego, że są osoby, które nie mają, bo ja pamiętam, że tam ci mocno wtedy wciskałam, że ja nie mam predyspozycji, że generalnie do kitu no, nie będę mówiła i no dobra, spróbujmy, ale już generalnie już jestem w takim miejscu, że jakoś nie do końca w to wierzę. I ty mi wtedy też powiedziałeś coś takiego, że mam prawo do popełniania błędów. I to, że popełniam błędy, to znaczy, że mam odwagę i to znaczy, że ja się uczę i dzięki temu się będę uczyła. I to dla mnie takie było, och, dobra, bo zazwyczaj jak ktoś mnie poprawiał, to nie ukrywam, że brzuch mnie bolał, bo mówię, Boże, znowu się pomyliłam i znowu gdzieś tam coś mi uciekło albo czegoś nie pamiętałam, więc to prawo do popełniania błędów, to w jaki sposób się uczyć. A, i jeszcze pamiętam, że dosyć długo rozmawialiśmy na ten temat, że warto budować sobie zdania i wypowiedzi po angielsku. Pamiętam, że mnie nawet tam kilka razy, nie chcę mówić, przyłapywałeś, ale zwracałeś fajnie na to uwagę, że no właśnie nie tłumacz z polskiego na angielski, bo z tego nic nie będzie, tylko buduj te zdania. Jak chodzisz po domu, to już sobie mów, co robisz w tym momencie po angielsku. I ja nie ukrywam, że no tak przez dobre 2-3 miesiące mi strasznie z tym ciężko było, bo ja co zaczynałam sobie tłumaczyć, to za chwilę wskakiwałam, no dobra, jak to będzie po polsku i tą tak zwane tłumaczenia sobie jakby wyrzucałam. A teraz widzę, że coraz częściej, właśnie jak chodzę po domu albo jak sobie o czymś myślę, to zaczynam sobie myśleć tak, no dobra, po polsku to jest tak, a teraz jakbym chciała, jakby stanął ktoś ze mną i chciałabym z nim porozmawiać, to co ja bym mu powiedziała, w jaki sposób bym mu powiedziała, jakbym tą konstrukcję tego zdania zbudowała po angielsku. Więc myślę, że to jest fajne. I to, co u Was jest fajne, to, co ja bardzo cenię, to też były takie pierwsze pytania, właśnie, jakie są moje zainteresowania, jaka jest moja motywacja do tej nauki, jaka jest moja właśnie kariera, jakie ja mam potrzeby językowe, co ja będę chciała osiągnąć za jakiś czas, co mi da satysfakcję. Te wszystkie triki takie właśnie, jak się uczyć, w jaki sposób się uczyć, to myślę, że to było dla mnie też bardzo cenne. No w tak wielkim skrócie, żeby podsumowując, jakby dało mi to wiarę w to, że w każdym wieku, bo ja nie jestem nastolatką i młodą osobą, ale że w każdym wieku rzeczywiście można się nauczyć tego języka, każdego języka, bo ja się uczę angielskiego, ale myślę, że to się jakby ma też do innych języków. Także to, co mi dałeś i to, co mi daliście i to, co teraz z Weroniką robię, którą serdecznie przy tej okazji pozdrawiam, to jest taka wiara w siebie, że rzeczywiście można się nauczyć tego języka i nie patrząc na wiek zupełnie, absolutnie, że to nie ma tutaj nic do powiedzenia, wiek. Dokładnie, bardzo Chociaż fajnie. idzie ciężej, na pewno idzie ciężej, idzie trudniej, bo ta głowa już nie jest taka bystra, jak sobie patrzę, jak nie wiem, chodziłam do szkoły średniej czy studiowałam.
rzeczywiście tego wysiłku i tego skupienia potrzeba więcej, ale jest to możliwe do zrobienia. Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, ponieważ często już nawet troszkę starsze osoby, 35-letnie, sobie myślą i mówią to na głos, że kurczę, to już jestem za stary, za stara, a co dopiero gdzieś tam osoby, wiesz, 50 plus, te osoby to w ogóle uważają się za seniorów i że absolutnie nie nauczą się języka, że są już za starzy. Nie ma czegoś takiego, absolutnie nie ma czegoś takiego z perspektywy biologii, neurolingwistyki i tak dalej. To tak w ogóle nie działa, to jest mit. Ten problem, który poruszyłaś, związany z porównaniem czasów studenckich czy szkolnych do obecnych czasów, problem polega na tym, że wtedy miałeś bardzo dużo czasu, a teraz masz go mniej, masz teraz dużo więcej obowiązków, masz dużo więcej na głowie, i też rozwijasz się szerzej, masz konkretny zakres kompetencji, który musisz zdobywać, poszerzać w związku ze swoim życiem zawodowym. Więc to właśnie tak nie wygląda. To są pewne mity związane z tym, że gdzieś tam, jak byliśmy młodsi, to mogliśmy się nauczyć, a teraz jestem stary, stara i nie mogę, nie będę się za to zabierać. Nie, nie, nie. My te mity rozwalamy i jak słyszycie od Agaty, no po prostu mamy rację. Bardzo się cieszę, że to wszystko opowiedziałaś w takich szczegółach. Jak tak słuchałem, to robiło mi się bardzo miło, bo wychodzi na to, że daliśmy ci wartość po prostu, więc ogromnie się z tego najzwyczajniej w świecie cieszę. Powiedz mi, ile zajęła ci w takim razie nauka języka angielskiego i ile czasu twoim zdaniem trzeba poświęcić na naukę? Już wiesz, ile poświęciłaś godzin lekcyjnych, przepraszam, godzin zegarowych z naszym lektorem w naszej szkole, ale nauka to nie tylko te spotkania. To są przecież te chwile, które wspominasz, gdzie na przykład myślisz po angielsku, pracujesz we własnym zakresie. Powiedz tak pi razy oko, jak czujesz, ile ci zajęła ta nauka, ile czasu poświęcasz też na przykład w ciągu dnia? Spróbuj to może w taki sposób ugryźć. To może zacznę od tego, jak myśmy mieli na początku ustawione lekcje. To na początku, jak zaczynaliśmy, to miałam 2 razy w tygodniu i to też nie pamiętam, jaki to czas zajęło. Teraz przyszłam ostatnio, chyba w ostatnim kwartale, na raz w tygodniu, ale widzę to, nie rozmawialiśmy o tym, Mateusz, jeszcze, ale tak widzę i mam takie przemyślenia, że jednak będę wracała do 2 razy w tygodniu. Bo raz w tygodniu to jest zdecydowanie za mało. I nawet, żeby zrobić tak sobie, myślę, że raz w tygodniu to tylko sobie siedzimy i rozmawiamy, a drugi raz w tygodniu, no to tam wplatamy tą gramatykę, bo to dziewczyny i teraz z Karoliną też mam w zastępstwie. Dziewczyny bardzo fajnie potrafią wpleść jakby bieżący temat plus gramatyka. A jak mi zajmuje to dziennie, no to rzeczywiście staram się myśleć, to jest jedno, ale ja słucham bardzo dużo podcastów, bo rzeczywiście jak kończę pracę, to jest godzina, nie wiem, 17, 18, to zazwyczaj głowa mi potrzebuje, żeby mi głowa odparowała, więc to co robię, to nawet w trakcie jedzenia wkładam słuchawki i ty wysłałeś bardzo fajnych ileś takich podcastów biznesowych i ja z nich cały czas korzystam, po prostu przeskakuję sobie z jednego na drugi. Jak mi się nudzi już jeden, no to przeskakuję na drugi. No i rzeczywiście ja pamiętam, że jak mi te podcasty przesłałeś i zaczęłam ich słuchać, ale dzięki Bogu mnie uprzedziłeś i powiedziałeś, nawet jak nie będziesz rozumieć, to masz tego słuchać, bo ci się słowa będą osadzały w głowie. No i rzeczywiście ja tak zaczęłam robić i słuchać tych podcastów. Naprawdę na początku nie rozumiałam nic, zupełnie nic, tam podstawowe jakieś słówka, bo rzeczywiście język biznesowy według mnie jest trudny. Zupełnie inaczej rozmawia się o takich normalnych, rutynowych tematach, czy nie wiem, podróżach, czy co w domu, jedzenie i tak dalej, a zupełnie inaczej, jak się wchodzi w ten świat biznesowy. Także ja tak słucham 15, gdzieś tak 15, pół godziny dziennie sobie podcastów. Wiktoria mi też wysyła bardzo często jakieś filmiki na YouTubie, nie wiem,
przykład. Ostatnio rozmawiałyśmy o wakacjach, bo Wiktoria właśnie wybierała się na wakacje i zadała mi pytanie, gdzie ja się wybieram. No to mówię, ja wybieram się na Majorkę. No to okej, no to ja ci w takim razie wyślę taki filmik o jakiejś blogerce, która właśnie często spędza czas, czy była na Majorce, i posłuchaj sobie ten filmik i na następnych zajęciach sobie porozmawiamy. Więc to jest też coś takiego, co wydaje się, to jest lekkie, miłe i przyjemne. I wydaje się, że oglądam sobie filmik i niby nie muszę się jakoś uczyć, ale sam fakt, że ja oglądam ten film i patrzę, to po pierwsze jest to jakby w zakresie moich zainteresowań, bo ja za chwilę tam polecę. Po drugie, fajnie się tego słucha. Po trzecie, już wyłapuję jakieś słówka. A po czwarte, już też jak miałam lekcję z Wiktorem, no to mogłyśmy sobie też na ten temat porozmawiać, co tam jest fajnego na tej Majorce. Więc to są takie dodatkowe, ty i twoja szkoła i twoi lektorzy, no to macie coś takiego, że ja bym to nazwała tak, że wy podążacie za uczniem. Ja się tak czuję, że jakby to nie jest tak, że ja podążam za nauczycielem i za jego wytycznymi i za jego książką i za tym, co on ma w planie, tylko wy podążacie za mną, ale to nie jest tak, że zupełnie ja sobie decyduję, co ja tam chcę, tylko to jest tak fajnie zrobione, że w ramach dialogu, w ramach rozmowy wy też wyłapujecie takie niuanse pod tytułem jakaś gramatyka, zapisujecie sobie je i jest ta część też gramatyczna, czyli jak ja coś właśnie ostatnio żeśmy przerabiały AN, no to już jest rozmowa na temat tego, gdzie, w których miejscach to się używa, w jaki sposób. Później mam za zadanie zrobić zdania z tego, więc to jest tak, że ja się uczę, ale to jest w jakiś taki sposób, nie wiem, przyjemny. O, może tak to powiem. W przyjemny sposób dla mnie ta nauka się odbywa. Super, super. Bardzo miło mi to wszystko słyszeć, jak opowiadasz o tych zajęciach z Wiktorią i jak dobrze się wam współpracuje. To podążanie za uczniem to jeden właśnie z naszych celów. Ja lubię powtarzać, że to ty, drogi uczniu, jesteś kapitanem statku i wiesz, w którym kierunku płyniemy, ale to my wiemy, co zrobić, żeby płynąć. I myślę, że to dobra metafora i podsumowanie tego, o czym opowiedziałaś. Świetnie. Lećmy zatem dalej, co się zmieniło po rozpoczęciu nauki w PLA School. Jakie są twoje odczucia i przemyślenia, co teraz jako Agata w czerwcu 2022 masz, a wcześniej nie miałaś? To chyba coś, co dla mnie jest najważniejsze, to że ja pokonałam taki swój lęk odnośnie tego i że nie boję się mówić, ale to jeszcze teraz też jakby zaznaczę, że nie boję się mówić na takie tematy dotyczące życia. I tutaj jakby nie mam żadnych obaw i nawet jak wiem, że nie wiem, popełnię błąd, czy coś powiem w jakiś inny sposób, jak powinnam powiedzieć, jakby nie mam tej obawy. Mam ten lęk, co prawda, jeszcze jeśli chodzi, i to spory, jeśli chodzi o biznes English, ale to daję sobie tak do tego prawo, bo my praktycznie dwie czy trzy lekcje weszłyśmy dopiero w te tematy biznesowe i to słownictwo jest naprawdę mega trudne, więc tutaj sobie daję prawo do tego, że jeśli już ogarnęłam się w tych normalnych takich wypowiedziach i jakby czuję, że mi to w ogóle, chyba ja to czuję po ciele, że jak mi nie boli brzuch i nie mam takiego stresu, ojejku, że gdzieś pojawia się ktoś, kto zaczyna mówić w otoczeniu po angielsku, to zazwyczaj było tak, o matko, jak do mnie się odezwie, to co ja tam mu powiem, coś tam wydukam, no to teraz jakby mam coś takiego, o fajnie, że ktoś się taki pojawił, bo mogę do niego sobie tutaj zagadać i mogę sobie z nim porozmawiać i jakby myślę, że będzie ciekawe, jakby mam taką ciekawość do poznawania też ludzi dzięki temu. Nie myślę zupełnie o tym, że popełnią błędy. Po prostu to, co mam w głowie, jakoś mi samo przychodzi i sobie o tym mówię. I ja to widzę po takiej swobodzie właśnie, jak rozmawiam z Wiktorią, że już w tej chwili jakby nie zastanawiam się, nie skupiam nad tym, co chcę powiedzieć, tylko po prostu mi te słowa wychodzą z głowy, z ust. Także to jest bardzo, bardzo fajne. I to, co na początku powiedziałam, że coraz częściej zaczynam myśleć po angielsku. Wydawało mi się jakieś takie na początku, nie wiem, czy to jest możliwe, ale rzeczywiście widzę, że to jest możliwe.
I fajne jest też to, że Wiktoria mówi też do mnie cały czas po angielsku. I ja pamiętam, jak przypomniałam sobie ostatnio, jak kończyłam lekcję z tobą, ty mówisz, dobra, to teraz cię przekażę do lektora, że bardzo fajna dziewczyna i że to trochę będzie takie hardkorowe, że możesz na początku nie rozumieć, to do ciebie mówi. I nie mieliśmy okazji wcześniej rozmawiać, ale powiem tobie, że rzeczywiście to było hardkorowe. I znowu dzięki temu, że mnie jakoś przygotowałeś na to, to chyba mi było z tym łatwiej. Ja pamiętam pierwszą moją lekcję z Wiktorią, że jej autentycznie prawie nic nie rozumiałam. Ona mówi tak pięknie i z takim akcentem, że. A mówiła takim, mi się wydaje, już takim sloganem, ponieważ też mieszka w Szkocji, no to myślę, że ona z tym językiem ma do czynienia bardzo blisko i to nie jest taki wyuczony, tylko to jest taki biegły jej angielski, gdzie ona się uczy pewnie i pracuje i żyje w tym angielskim. Więc rzeczywiście dla mnie to był mega, mega szok i to co jak pytałeś, co się zmieniło. No to też zmieniło się to, że ja coraz więcej rozumiem, wyłapuję już konteksty i coraz więcej rozumiem to, co Wiktoria do mnie mówi. I nie muszę jakby robić stop kratek i mówić, ale ja nie rozumiem, to mi powtórz albo powiedz, nie wiem, wolniej, albo jeszcze jakby inaczej skonstruuj zdanie, żebym ja zrozumiała. Więc to jest też takie fajne, że się człowiek osłuchuje i że z lekcji na lekcji widzi, że jakby jest coraz łatwiej, coraz więcej rozumiem. Wow. Wydaje mi się, że Wiktoria teraz gdzieś tam jest w Luksemburgu na swoim urlopie. Chodzi po górach i prawdopodobnie robią się jej uszy czerwone, bo ją tak obgadujemy. Ale Pozytywnie. pozytywnie. Tak To myślę, jest. że Tak nam jest bardzo, wybaczy. bardzo, bardzo. Nie, no ja myślę, że będzie zachwycona. Wyślę jej od razu link do podcastu, gdy tylko ten epizod się ukaże. Na pewno będzie jej miło posłuchać, jaką robotę robi. Doskonale, doskonale. Zahaczyłaś o kwestie troszeczkę zawodowe, no bo używasz tego angielskiego w różnych sytuacjach. Cieszysz się na pewno z tego, że już rozumiesz więcej, łapiesz te konteksty, tak jak mówiłaś, nie musisz sobie ich w głowie przekładać na język polski, tylko po prostu wpadasz, słyszysz, dochodzi do zrozumienia, jesteś w stanie po prostu odpowiadać ludziom spontanicznie i szybko. Zrobiliśmy świetny progres w takim razie w przeciągu tych 6-7 miesięcy i to jest dla mnie zachwycające. Dlatego przejdźmy troszeczkę do takich kwestii bardziej zawodowych. Może zacznijmy od problemów polskich przedsiębiorców. Jak ci się wydaje, z jakimi oni problemami się zmagają? Polscy przedsiębiorcy, menadżerowie, trochę wyższa kadra, jeśli chodzi o tą właśnie naukę języków, czy ich wykorzystywanie zawodowe, jak sądzisz, jaki obrazek gdzieś tam się u ciebie rysuje tego wszystkiego? Ja sobie może trochę też popatrzę na swoje podwórko i też na swoich kolegów i koleżanki u siebie w swojej firmie, ale myślę, że to jest takie analogiczne. Jakbym miała popatrzeć szerzej, to jest bardzo, bardzo analogiczne. Ja sobie myślę tak, że no nie wiem, znowu powiem odnośnie swojego pokolenia. No, my się uczyliśmy w szkole języka rosyjskiego. I jak patrzę teraz na przykład na swoje dzieci, które praktycznie od przedszkola uczą się języka angielskiego, no to im też jest łatwiej. I jak patrzę na przedsiębiorców, to pewnie część z nich jest w podobnym wieku jak ja, pewnie część z nich też uczyła się tego przysłowiowego języka rosyjskiego, z którego już ja na przykład w ogóle nie korzystam, nie pamiętam. I to jest znowu taki start, że jednak jak się wychodzi z firmą na rynek międzynarodowy, no to ten język jest bardzo ważny, żeby właśnie budować sobie relacje, żeby mieć kontakty, żeby tą firmę rozbudowywać. I mi się wydaje, że bez tego języka, no to może być, nawet jest, bardzo ciężko. To jest jedno. A drugie, jak sobie patrzę też u siebie trochę na swoją firmę, to myślę, że bardzo ważne jest to, żeby ucząc się, też mieć kontakt z językiem.
Ja na przykład patrzę po sobie i to, co sobie gdzieś tam w głowie poukładałam też, że po wakacjach na pewno będę chciała się skontaktować z ludźmi z grupy, takimi swoimi odpowiednikami, żeby mieć ten kontakt, czyli to, co ja się uczę na lekcjach, to żeby mieć taką możliwość kontaktu przynajmniej raz w tygodniu ze swoim takim odpowiednikiem i żeby właśnie porozmawiać o tematach biznesowych. Tylko ja do tej pory tego nie robiłam i pewnie nie zrobię do momentu, kiedy ja się znowu trochę bezpiecznie nie poczuję i kiedy ten zasób słownictwa biznesowego sobie nie zbuduję, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ucząc się języka i żeby budując, nie wiem, swoją firmę, żeby jakby to... Wydaje mi się, że ucząc się języka to jest trochę tak, jak się pracuje w pracy, że to jest ciągła nauka. Więc tutaj też, jeśli się nie ma kontaktu z językiem, jeśli ciągle się nie uczy, jeśli nie ma się takich, jak to nazywam, trochę takich sparring partnerów biznesowych, ludzi, z którymi się też współpracuje, no to myślę, że to może być bardzo ciężkie. I tak mi się wydaje, że jak są menedżerowie, którzy nie znają, no rozmawiamy dzisiaj trochę o angielskim, którego ja się uczę, że jak nie znają tego języka, no to jest im bardzo trudno. No ja patrzę też cały czas z perspektywy swojej, że takie, wiesz, siedzenie na spotkaniu i tylko słuchanie, no to słabe trochę jest, tak? No chciałoby się... Ja dużo rozumiem, ale chciałoby się już coraz więcej mówić, chciałoby się też odezwać na tych spotkaniach, więc ja uważam, że warto się uczyć od najmłodszych lat i warto sobie później jakby dbać o to, żeby mieć na bieżąco taki kontakt z biznesem, bo dzięki temu no, można sobie ten język jeszcze rozwijać. Super. Czyli ten kontakt z angielskim w biznesie to jest bardzo ważne z Twojej perspektywy. A czy jest coś jeszcze, co poradziłabyś właśnie innym menadżerom? To trochę, co się przewija w naszej rozmowie, to tak, to żeby uczyć się od najmłodszych lat, żeby dużo, dużo słuchać podcastów. Bo później rzeczywiście te słowa jakoś, nie wiem jak to się dzieje, to ty to wiesz, bo to potrafisz to wytłumaczyć od strony takiej biologii, te słowa zostają i ja często jak, nie wiem, z tobą nawet rozmawiam albo z Wiktorią, to później mówię, o ja to słówko gdzieś usłyszałam właśnie i wiem, że to słowo oznacza to i to, bo kilka razy w podcaście się pojawiło, więc myślę, że słuchanie podcastów jest mega. Oglądać filmy z napisami po angielsku i to też bardzo często robię. Jak mam włączony jakiś film na Netflixie, to od razu odpalam napisy i też sobie patrzę na konstrukcję zdania i to myślę, że to też jest takie wizualnie, mi się łatwiej uczyć patrząc, więc to jest fajne. Co jeszcze? No właśnie szukać możliwości mówienia, to co przed chwilą powiedziałam, że jak jesteś, pracujesz w biznesie, to znajdź sobie, wiem, że jakieś portale są różne, że też można ludzi z całego świata łapać i żeby sobie z nimi porozmawiać, więc może szukać takich możliwości kontaktów. Filmiki na YouTubie to też wspomniałam a propos tej Majorki, żeby sobie też słuchać. Nawet takie miałam jakiś czas temu, oglądałam, ponieważ ja lubię też gotować, to oglądałam też takie filmiki dziewczyny, która gotowała. Więc też można się nauczyć słówek, jeśli chodzi o gotowanie. No i mi jeszcze ostatnio pomaga, jak mam właśnie przy tych słówkach, zauważyłam biznesowych, fiszki. Wrzucam sobie taką aplikację, mam Quizmor chyba się nazywa. I tam rzeczywiście słówka, które mi ciężko wymówić albo ciężko zapamiętać, to zazwyczaj tak sobie robię 5 słówek, nie więcej, to wrzucam sobie też do tych fiszek, to jest darmowa aplikacja i dzięki temu po prostu jak gdzieś jadę samochodem, to sobie włączam te fiszki i one lecą. Tam później można słownictwo, później jakieś takie kalambury są, więc z tego też fajnie można skorzystać. Jak tak nie chcę coś wejść do głowy, no to myślę, że tymi fiszkami można wbić sobie trudne słówka, bo tam jest wymowa po polsku, po polsku no wiadomo, ale po angielsku też bardzo fajnie, więc korzystam z tych fiszek też ostatnio. Super. Super, fajne porady, podpisuję się pod nimi rękoma i nogami. Okej. Twoja branża, bankowość, HR,
Powiedz mi, czy używanie angielskiego tam jest trudne? Opowiedz troszeczkę o swojej branży z tej perspektywy. Znaczy, może ja na razie jestem na początku tej drogi, więc trochę jestem przed taką, tak mi się wydaje, taki obraz siebie widzę znowu wtoczenia kulki na górę lodową. Więc jak patrzę na ten angielski biznesowy, to z mojej perspektywy teraz, jak zaczynam, to jest trudne. Te słowa są trudne, szczególnie do wypowiedzenia i tak jak przed chwilą powiedziałam, do zapamiętania. No ale zakładam, że potrzebuję, jeśli potrzebowałam 6 miesięcy, 32 lekcji, bo sobie zapisałam, no to zakładam, że jeśli jestem po 2 lekcjach, no to taka perspektywa jest normalna i że za chwilę ona mi się zmieni. Co jeszcze? A, fajne jest to, że wymyśliłyśmy z Wiktorią, że wchodząc w ten język biznesowy mój, finanse, bankowość, HR-y, że będziemy pracować na początku na prezentacjach takich moich wewnętrznych i po prostu patrzymy sobie na dany slajd, ja sobie wyłapuję takie słówka z kontekstu, sobie na ten temat rozmawiamy, tłumaczymy. No później mam za zadanie jakby stworzyć historię albo wytłumaczyć Wiktorii, co autor miał na myśli, tak jakby opowiedzieć ten slajd swoimi słowami, czyli przygotowuje się przed kolejną lekcją, przygotowuje się do tego i na kolejne lekcje opowiadam Wiktorii właśnie tak, jakbym miała zaprezentować ten slajd, więc myślę, że to też jest fajne. Dzięki temu też poznaję różne zagadnienia, ale też mam możliwość do opowiedzenia, więc 2 razy takie zrobiłyśmy, 2 dopiero ćwiczenia. No i tyle. To ja myślę, że za jakiś czas będę w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. Na dzień dzisiejszy tak, to jest trudne, tak, ale wierzę w to, że będę w stanie się tego za jakiś czas nauczyć. Po prostu daję sobie czas i taką swobodę. Myślę, że to jest taki fajny czas, że wakacje ta głowa mi trochę odparuje, że na wakacjach będę mogła sobie popraktykować tego takiego, nazywam to, normalnego, luźnego języka i trochę jak pojadę na wakacje, to już bez obawy sobie wszystko zamówię. W hotelu czy tam w apartamentach też będę spokojnie mogła rozmawiać z właścicielami, więc ja się nastawiam na takie praktykowanie na wakacjach języka użytkowego, może tak to nazwę, a po wakacjach będziemy, myślę, że coraz głębiej wchodziły w ten biznesowy bankowości, finansów, HR-u i za jakiś czas, no może za pół roku, będę w stanie Tobie coś więcej na ten temat powiedzieć, czy rzeczywiście takie moje optymistyczne, pozytywne nastawienie, czy ono się sprawdziło. Super. Na pewno uda się przewietrzyć troszeczkę głowa na wyjeździe w ciepłym klimacie. Bardzo, bardzo się cieszę, że możesz naładować baterie i potem znowu ruszyć z nami do przodu. No i właśnie, powiedzmy, w jakim kierunku ruszamy, bo troszeczkę nakreśliłaś już mniej więcej, co chcesz robić, ale powiedz może w szczegółach, jakie masz pomysły na swój dalszy rozwój, co byś chciała osiągać w przyszłości, no i jak ci w tym wszystkim języki pomogą. No to takim moim w tej chwili, w ogóle od początku moim celem, głównym celem i taką motywacją potem lęk, o którym już mówiłam, ale to jest też taka znajomość i taka swoboda mówienia w języku biznesowym. Tak, żeby ja to poznam po tym, że jakbyśmy mieli spotkanie nasze z osobami z grupy, to jeśli będę miała taką swobodę w zaprezentowaniu jakiegoś tematu z mojej działki, to znaczy, że ja ten cel osiągnęłam i że to jest mój sukces. Więc głównie tutaj w biznesie, no ale też myślę, że ten język, to co przed chwilą powiedziałam, że jednak nie ma się barier w poznawaniu też ludzi, w zwiedzaniu. Jak patrzę my dużo podróżujemy i ja patrzę na to, gdzie praktycznie wszyscy przewodnicy opowiadają po angielsku za granicą. I to czasami było tak, że część rzeczy rozumiałam, część nie rozumiałam i to był taki no, mega dyskomfort, że chciałoby się rozumieć wszystko, a rzeczywiście to była taka trudność. Także podróże bardzo, no głównie
No, ja to robię dla siebie, no nie robię tego dla nikogo innego, tylko robię dla siebie, dla swojej satysfakcji i żeby też sobie udowodnić, że rzeczywiście, że dałam radę i sprawia mi to frajdę i naprawdę i dzięki temu mogę sobie, myślę, że będę sobie mogła za jakiś czas powiedzieć, wow, poznałam fajnych ludzi dzięki temu, że właśnie znam język i to mi sprawia naprawdę mega frajdę. A jeszcze chciałabyś poznać jakiś konkretny inny język? Chodzi ci już coś po głowie? No, tak sobie myślę o hiszpańskim, bo my pracujemy w firmie i dużo osób mówi jednak po hiszpańsku i też jak widzę menedżerowie w mojej firmie, no to większość z nich mówi dobrze, bardzo dobrze po angielsku i słyszę, że się uczą po hiszpańsku, bo mówią też, że jest im łatwiej, że jak mają spotkania z Hiszpanami, no to wiadomo, że oni między sobą, tak jak my Polacy między sobą po polsku, no to oni też po hiszpańsku. Więc myślę sobie, że pewnie byłby drugi język, jeśli miałabym myśleć. Na razie to jest numer jeden, to jest angielski, ale kolejny język i podoba mi się też w brzmieniu właśnie też hiszpański. No myślę, że nigdy nie mogłabym się uczyć jakoś niemieckiego, bo jakiś taki jest dla mnie w uszach i mi tak dzwoni jakoś inaczej. Więc to nie, jakby nie podoba mi się tak ten, ale właśnie angielski, hiszpański, włoski to są takie języki, które są takie, no hiszpański i włoski to są takie śpiewające, melodyczne, takie, że się fajnie ich słucha. Także rozumiem. hiszpański. Rozumiem, fajnie. No dobrze, to lecimy do mojego ulubionego pytania. Jaka jest twoja największa wtopa, pomyłka, gafa językowa i jakie są twoje wnioski z takiego wydarzenia? Uwielbiam to pytanie, zadaję je każdemu, bo chciałbym właśnie odwrócić ten trend, o którym już też wspomniałaś, błędów. Ktoś zrobił ci przecież wielką krzywdę, niestety, w edukacji publicznej. Opowiadałaś nawet o bólu brzucha związanego z gdzieś tam stresem w sytuacjach, gdzie miałabyś potencjalnie popełnić błąd, boisz się tych błędów aż do tego stopnia, więc to jest po prostu terror psychiczny, który niestety szkoły publiczne dalej stosują. Jest to chore, bardzo chciałbym to zmienić w przyszłości. Mam nadzieję, że dorzucę pewną cegiełkę swoimi działaniami. Ale właśnie, opowiadajmy o błędach. Nie bójmy się tych błędów, na błędach rośniemy. Opowiedz o twojej wtopie. Znaczy to jest chyba bardzo trudne pytanie, bo teraz już będę wiedziała, to sobie będę zapisywała. Jakbyśmy mieli kolejny podcast, to sobie obiecuję, że zapisuję, Okej. zapiszę, ale no nie przypominam sobie. Ja nawet powiem to, że wczoraj chyba zadałam mojej córce takie pytanie. Pola, weź mi podpowiedz, czyli jakie ja wtopy. Jakie to pamiętasz? No bo nieraz jest tak, że ja sobie na niej, znaczy nią na niej ćwiczę, bo ona bardzo ładnie mówi po angielsku. Myślę, że ma talent do tego i czasami coś tam zagadujemy sobie właśnie, jak mówiłam o tym, że budujemy zdania po angielsku, to ja czasami ją zagaduję właśnie po angielsku zamiast po polsku. No i ona mi bardzo uczciwie powiedziała, mówi, nie pamiętam żadnych słówek, ale pamiętam, że ty bardzo często jeszcze jakiś czas temu miałeś kłopot z czasami, czyli tam z tym przeszłym i z tym, co teraz robię, czyli ED i ingiem. I mówi, to tutaj najbardziej, więc ja myślę, że no właśnie nie pamiętam takiej totalnej wtopy, ale na pewno ich kilka było, bo nieraz pamiętam, jak coś powiedziałam, to oni się śmiali, ale ja sobie tego po prostu nie zakodowałam i nie zapisałam. A takie najczęstsze, no to myślę, że to jest jednak jeszcze gramatyka i te czasy. Rozumiem. Ale będę sobie zapisywała, obiecuję. Na następne mam sobie karteczkę taką zrobię i będę Nie, ale zapisywać. wiesz co, powiem ci, że to jest bardzo dobre, że masz czystą głowę i nie zapamiętujesz nawet takich rzeczy, bo jednak część osób potrafi rozpamiętywać pewne kwestie. Ja na przykład bardzo dobrze pamiętam, jak pojechałem do Wielkiej Brytanii i nie zrozumiałem ketchup czy majonez. Jak byłem z moją ciocią zamówić tam jakiś fast food. Ja to nawet opisałem na łamach podcastów,
którymś z pierwszych epizodów, to będzie gdzieś tam na przestrzeni nawet pierwszych 20 chyba odcinków, coś w tym stylu, gdzieś tam się powinien pojawić taki epizod o błędach. Ja się przyznaję do tego i lubię o tym opowiadać, ale to mi utknęło w pamięci. To było też takim momentem, gdzie ja zrozumiałem, coś tutaj nie pasuje z tą edukacją publiczną, bo mam szóstki w szkole z angielskiego, a ja prostej rzeczy nie potrafię zrobić w życiu, w realiach. Więc to wtedy gdzieś jakoś mnie popchnęło też w sumie w kierunku w rozwoju i dzięki temu jestem w miejscu, w którym teraz jestem. Ale to dobrze, że nie rozpamiętujesz tego i nie zwracasz na to uwagi. Ktoś tam się zaśmiał, no i tyle. To jest bardzo dobre według mnie. Nie musisz się na tym jakoś szczególnie skupiać. Zostawmy to tak, jak jest. Bardzo dobrze, że się przyznajesz do tego, że były jakieś sytuacje i też potrafisz wskazać, że czasy, gramatyka były gdzieś tam twoją piętą achillesową. Pamiętajmy, że właśnie wszyscy popełniamy błędy. Native też popełniają błędy. Ja jako Polak po polsku mówiąc również popełniam błędy i założę się, że ktoś z lepszym uchem wyłapie te błędy tutaj nawet w tym epizodzie, więc nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. No, to właśnie fajnie, że powiedziałeś to, bo tak naprawdę to my jesteśmy ludźmi, więc danie sobie prawa do tego, że właśnie, że będę mówić z błędem, no to jest normalne, to w ojczystym języku się popełnia błędy, no to wiadomo, że jak się człowiek uczy, jak dziecko się uczy, to przecież jak sobie trochę patrzymy na dzieci, które się uczą, to ile razy rodzice cierpliwie powtarzają, nie wiem, autko albo mama, 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 ile razy trzeba powiedzieć to mama, zanim dziecko pierwszy raz powie mama. No sporo. I później każde słowo, ile razy trzeba powtórzyć. To my trochę o tym zapominamy i trochę tacy chcemy być, ja myślę, ambitni, że myślimy, że jak raz usłyszymy dane słowo, trzy razy powtórzymy, to ono już nam się wryje. Nie wryje się. Właśnie tu chodzi w tym wszystkim o tym, żeby to ćwiczyć i żeby rzeczywiście powtarzać, żeby praktykować, żeby myśleć w taki sposób, żeby słuchać. I to jest najważniejsze. Dokładnie. Świetne podsumowanie tego, co do tej pory merytorycznego się pojawiło w naszej rozmowie. I to moje ostatnie pytanie. Bardzo luźne, bardzo proste, bardzo fajne. A może coś hiszpańskiego znasz? Słówka. Chodzi o słówka, możesz podzielić się pięcioma, ale to niekoniecznie musi być pięć, to może być, mogą być trzy, może być siedem słów ciekawych, interesujących, albo z którymi się jakoś utożsamiasz. To mogą być słowa z polskiego, z angielskiego, nie wiem, z suahili, jeżeli coś akurat ci utknęło, to może być ten hiszpański. No i powiedz też, dlaczego te słówka wybierasz? O jejku, z hiszpańskiego to chica. Okay. Z moimi koleżankami, jak przyjadę do Warszawy, to sobie tak mówimy i się chichamy. Hello, chica, zazwyczaj. To jest takie słówko. My mało po hiszpańsku używamy słów, które takie mi wpadły. Bardziej takie słówko z angielskiego, które i z biznesowego, które gdzieś mi utkwiło w głowie, to jest takie słówko incorporate. Czyli to jest takie włączać, wcielać w życie i to mi się wydaje, że jest fajne. Takie słówko, bo sobie tak o biznesowych pomyślałam teraz ostatniego czasu, to jest słówko tiger, czyli takie coś wywołać, spowodować, to jakoś tutaj. I takie ostatnio mi wpadło gdzieś na jakimś webcaście bardzo fajne takie sformułowanie, które mi się bardzo spodobało, to było it is crystal clear. Czyli, że to jest takie czyste, takie kryształowe i stwierdziłam, że sobie mogę to też tego używać, to jest biznesowo, ale sobie to też mogę używać do tego, jak mi na przykład Wiktoria coś tłumaczy i jak ja zrozumiem, to zamiast powiedzieć ok, no to mogę chyba powiedzieć, no jeszcze się jakby nie próbowałam tego, to teraz tobie mówię, ale chyba jak powiem, że to jest it is crystal clear, to znaczy, że to jest, że to zrozumiałam, że to jest takie czyste i że ja to rozumiem. Trochę jakbyśmy po polsku powiedzieli jasne jak słońce.
Jasne, o, dokładnie, o, co, o właśnie tak, coś takiego. I ostatnio też wyłapałam takie ciekawe słowo, z którymi się nie spotkałam, czyli hobby horse, czyli taki konik. To jest mój jakby hobby horse. Mówi się zazwyczaj, że to jest hobby, ale jak się powie z tym koniem, no to taki jakby mój konik, tak? Więc może też fajnie można sobie wykorzystać. Żeby to coś innego było, że nie tylko hobby, tylko dodać ten horse i wtedy, że to jest mój konik, nie wiem. Taniec Latino jest moim hobby horse. Okej, fajnie. Bardzo fajne słówka, ciekawe. Nie znałem Abbey Horse, tak na dobrą sprawę, że to jest ten konik. Właśnie w którymś podcaście mi wpadło. Jak ktoś powiedział, właśnie się przedstawiał i mówił, a tam dziewczyna zapowiadała i właśnie użyła tego hobby horse. I później sobie wrzuciłam, co to jest, interesuje się końmi, a to się okazało, że to jest konik. I mówię, wow, Okej. nie słyszałam tego nigdzie. Fajnie. Fajnie przetłumaczone na polski w ogóle. Że konik. Tak. Okej. No dobra. No. Idealnie zaczął sąsiad nas wyganiać swoją wiertarką. Nie wiem, czy to się dało słyszeć przed momentem, Usłyszę, ale ja słyszę, ale przez ten czas nic nie robił, jakby wyczuł, no. energia poszła, że ma nic nie robić, jak Wyczuł nagrywamy. ostatnie pytanie, dokładnie tak. Świetna, treściwa rozmowa, bardzo dużo ogromnej wartości i pięknej referencji przede wszystkim dla mnie i dla naszej szkoły i dla moich wspaniałych lektorów, których również pozdrawiam i dziękuję z tego miejsca za świetną pracę, którą wykonują. Są po prostu najlepsi. Więc dziękuję pięknie wszystkim lektorom, moim podopiecznym, Agato, w szczególności tobie, że znalazłaś czas na tą naszą krótką pogawędkę. No i życzę ci kolejnych sukcesów. Dziękuję również naszym słuchaczom. To już wszystko na dzisiaj i słyszymy się gdzieś tam niedługo ponownie z kolejnymi epizodami. Agato, dziękuję raz jeszcze. Super, dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy zatem i do zobaczenia. Hej! Hej.